Siemaneczko, z tej strony Altair. Kontynuujemy mafię. Rozdział Bon Appetit. Ah, Tommy. I'm glad you're here. I przypuszczam z obrazka z loadingu, że to nie będzie całkiem Bon Appetit. Pizza, krew, to tak niezbyt ciekawy był. Ty, chyba że to był ketchup. Jest zbyt przypominał. Przypominał krew. Ale może się mylę, miejmy nadzieję. Ale to mafia. Mięsa raczej była krew. Have you got a piece on you, Tommy? Yeah, I got one. You think I'll need it? Well, probably not. But it's better to be sure. You know how it is. We'll take my card. Najzabawniejsze jest to, że jeśli chodzi o te czasy, 30 lata, jakoś filmów. Tych czasów nie lubię. Chyba, że to są nie nagrywane w tych czasach, bo jeśli chodzi o filmy lub gry, gdy toczą się w takich czasach, to nie są złe. Nie są złe, chociaż tak nie wiele gier na przykład. Film też nie kojarzy zbytnio. Bo co, jeśli chodzi o gry, to co? The Saboteur? Mafia? LA Noir? Też ciekawy tytuł, polecam gorąco. Jeśli się lubi, wiesz, Rockstar, czyli twórcy GTA i Max Payne'a. Po drugie, właśnie lata 30. Po trzecie, bycie po drugiej stronie. W sensie nie być bandytą, tylko policjantem. Dokładniej detektywem. Bo gra polega na, no co, rozwiązywaniu detektywistycznych zagadek. Po prostu. Więc coś nowego, jeśli chodzi o Rockstar. No ale mniejsza. Dojeżdżamy już do tej restauracji. Mam wreszcie, co nas spotka. Jakiś śmieszny dźwięk ręczny. O właśnie. Jeśli tam był ketchup, to... to spoko. Jaki wygodny, trzeba mu jeszcze otwierać. Boże. Ciekawe, czy to w ogóle prowadzi ten samochód. Bo co, czekaj, już mu otworzą drzwi, żeby mógł wsiąść za kierownicę? Wsiada za tą kierownicę, jedzie. I później siedzi tam, aż mu ktoś nie otworzy. Can I get you anything else, Adana? I have an excellent Chianti. Really? Let's get it out here then, Peppy. At once, sir. How'd you like it? Dźwięki jakby było tam multum ludzi. Ah yes, you certainly should. Jakoś tłumów tu nie widzę. She cooks worse than Peppy. No i jednak moje Bon Appetit, jak przypuszczałem, się spełniło. Jucha krwią na kilometr. Nie było to polsko. Mniejsza. Jaki śmiech. No pięknie. Kurde, oni mają takie spływy, tak w ogóle. Ja mam
jakiego kolcika. Miejmy nadzieję, że kolcika, chociaż on nie... Nie, kurde, jakiś ten... Detektyw... Co jest, dobra, Colt. What you say? My ears are ringing from that blast. Yes, boss. Nothing. It looks like we won't get out this way. Try and run around the back of them. While I keep them entertained. Yes, boss. Świetnie. Be careful. Fuck. What the? Gdzieś halteczkę widziałem chyba, no nie? No świetnie. No i zaraz ginie, bez kitu. Dobrze, że mogłem mu pomóc. Okej. No bez kitu. No się zajmijcie, nie. Tak. No, zajebiście. No on też zginął, no. Kurde, no i niby jak... Mam ich załatwić, co? Mam jakieś kurde jaja. Nie wiem, może tam się nie dopiekną do niego. Cholerna krew. Dobra, póki strzelałem tu, to zobaczę jak z nimi. O. Jeszcze jeden. Posiedł. Tam. Dobrze, bardzo, bardzo. O. Pójdę może naokoło. Tak, dla bezpieczeństwa. Może apteczkę wezmę, albo nie. Dziw, że policji nie ma. Aha, tu było sanie. Okej. Okay. Uff, do trzech razy szuka, tak? I have to say, you got balls, Tommy. You saved my ass. You weren't so bad yourself, boss. Christ, that was crazy. Thank God Pepe hid. Poor guy. I'll have to send him some dough for repairs. We should. Boss, I'd like to know how they knew where we were. You think they followed us? I don't think so, Tommy. I have a feeling I know who set me up. Who? Carlo, my bodyguard. No, goddamn son of a bitch. He's the only one who knew where I was going. And he also excused himself from work today. He knew very well what was gonna happen. That sounds pretty likely. No coś ty. I'll tear him apart like a ragdoll. Carlo lives in a rented house in Little Italy. A little way from our bar. There's a pizzeria downstairs. We're going. Świetnie. No to... Świetnie. No to jazda. O!
Ty, w ogóle nie musiałem drzwi otwierać. Ło, sam wszedł. Au. Dobra, pojedziemy tak, jak przyjechaliśmy. Przez Chinatown. O, shit. Jednak było wziąć tam apteczkę. Miałbym przynajmniej 100% życia chyba. Bo tam chyba było 30. No żeż. Szybko spisuj mnie. No. Szybko. Panie, spieszy mi się, no. Okay, officer. So here's the dough. I hope it won't happen again. Tak. Jest pan pierwszy, który mi to mówi. Chłopie, pokaż, jak tam wsiadasz do tego samochodu. Ja się czegoś nauczył. Ten dźwięk ręcznego mnie miażdży. Shit, kolejny. Okej. Most mamy za sobą. O, shit. Okej, dobra. Ładna pogoda. Tu policja. Z nami. Ekstra. Jeszcze skręca w lewo. Tym bardziej ekstra. Dłużej się nie rozpędzę. Gorzej jakbym potrącił gościa, bo przy policji, ponieważ przez potrącenie chyba od razu trzeba iść ten do więzienia. Jakoś marnie widzę. Potrąciłeś człowieka i tylko mandat. Ja faktycznie niedaleko baru. Jesteśmy. Show me the way. This door? This door. Okay. Carlo, you bastard! We're coming for you! Let's do it, Tom. Break down the door, bust through there and kill the bastard. He's run down the fire escape, Tommy! Get him! Mam cię. Shut up, lady, or you're next. Wo. O kurde. Boże, wpadł. Don't be an idiot, shoot the bastard. Don't waste your time with him, he's shit. Uff. Carlo, you dirty rat. Weren't you well off here with us? What did I do that made you want to do this? That's the first time I knocked someone off in their underpants. It's nothing. First time for me too. There's a first time for everything. Przepraszam, ty nie strzelałeś. Well, who do we have here? How are you, Sergio? Czyżby Morello? Końcu? Tak, to był Morello. Była już scenka jakaś. I've always said a strike is a bad thing. Real bad. Unless, of course, it's organized by my dear brother. No, świetnie, bracia. Bliźniacy, no, są widać po gębie. The boys will show you.
I think you're overestimating their bravery. You... I didn't come for this discussion, unfortunately. We'd like to introduce you to some of our principles about labor unions in this free country of ours. Carry on, boys. Carry on. What's the reason for your coming, brother? Salieri is alive. What? How could he survive? I'm afraid in the current situation, we can't ask him. Burn in hell. And there is nobody else who could tell us what happened. Our guys are dead, and the customers at the restaurant are dead. And that sneak Carlo is as well. Could you please shut up? We're trying to talk here! Go to hell! There's no way to talk to Mr. Morello! Bum! God, he should have been there alone. How could that old man kill so many of our guys? He's as old as me, so I wouldn't say that. But he probably wasn't there alone. I think he'll be planning how to get rid of us right now. What should we do? Nie tak, nie to jest bliźniacy. Anyway, be careful. Bo z tego co wynika, wrócili się innego dnia. So, we're really at war? We have been for a long time already. But now, more than ever before, take good care of yourself, brother. Boss, it looks like he's had enough. What do you want us to do with him? I don't know. Finish him off and dump him in the ocean. Okay. Tommy, that assassination attempt means that Morello has openly declared war on us. Dobra, ludzie. Dzisiaj krótki odcinek. Krótki rozdział, krótki odcinek. Więc... Może i krótki, ale był ciekawy. Tak mi się wydaje. No nic. Do następnego i... I cześć.